W tunelu pod rondem Ziętka w Katowicach jakiś wredny urzędnik ustawił ograniczenie do 50 km na godzinę. Jeszcze niedawno można tam było bez problemu jechać z prędkością 70 km na godzinę. Kierowcy w Polsce są przyzwyczajeni do niskich mandatów oraz bezkarności, więc bardzo rzadko stosują się do dziwnych pomysłów urzędników, a jeśli ktoś inny stosuje się do ograniczeń prędkości, to znaczy, że jeździ jak baba, jest mało dynamiczny i prowokuje. Aha, czyli pan jedzie tyle co wszyscy, jak wszyscy łamią prawo, to pan też, tak? Najlepiej więc jeździć tak jak wszyscy i płacić mandaty, wtedy idioci, którzy mają przepisy w poważaniu, będą zadowoleni. Za mną jechał jakiś pojazd, a za tym pojazdem jechał jakiś kretyn, który błyskał długimi światłami. Najwyraźniej jechałem stanowczo za wolno, tyle że w tym miejscu są trzy pasy, więc jeśli ktoś bardzo musi wyprzedzić, to może przecież to zrobić. Po co więc tak się zachowywać? Nawet gdybym jechał wolniej niż ograniczenie, to nie jest to jego sprawa. Może przecież jechać szybciej innym pasem. A teraz podliczmy wykroczenia, które popełnił sfrustrowany kierowca 8-letniego Mercedesa. Zmienił pas ruchu bez sygnalizacji, bezpośrednio przed maską z nogą na hamulcu. Następnie robił z siebie ofiarę i hamował bez żadnego powodu, to akurat przyszło mu najłatwiej, bo jest mistrzem w tego typu zachowaniach. Najpierw był ofiarą, która nie potrafi wyprzedzić, a teraz jest ofiarą, która nie potrafi zmienić płynnie pasa ruchu. Prawie zapomniałem o jeszcze jednym wykroczeniu, tak bardzo skupił się na robieniu z siebie idioty, że nie zdążył zmienić pasa na linii przerywanej. Mam nadzieję, że już wkrótce jakiś miły policjant wyjaśni mu, co oznacza ten biały znak z czerwonym kółeczkiem i 50 w środku.